Łomża, samo centrum miasta, a jednocześnie ulica Radziecka. Jak to jest w ogóle możliwe, że po tylu latach komuny nadal taka ulica w jakimkolwiek polskim mieście może być? Szczerze powiedziawszy, to ja się bardzo mocno cieszę, że taka ulica jest. Bardzo mocno się cieszę. I ktoś może pukać się w czoło. Co ty w ogóle, chłopie, gadasz? Radziecka ulica w Polsce? Po tylu latach tego zbrodniczego systemu? No tak. Że ta ulica nie ma nic wspólnego ze Związkiem Radzieckim. Radziecka jest zupełnie z innego powodu. Pochodzi ta nazwa od rajców. Dzisiaj byśmy powiedzieli radnych i stąd była Radziecka. Z mojej prawej strony jest Stary Rynek, gdzie radni obradowali. I tędy często przechodzili. Tutaj mogli się też spotykać, rozmawiać różni radni. Przez to, że ona ma kilkaset lat, to nikt te kilkaset lat temu nie zakładał, że powstanie w ogóle taki byt jak Związek Radziecki. Po prostu. Mam nadzieję, że będzie to słychać. Tu jest ratusz. I teraz o godzinie 12 jest hajnał. Koniec hejnału. Ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o ludzi, którzy przyjeżdżają do Łomży, albo tych, którzy tutaj mieszkają i tej historii nie znają. Mówią to, co wszyscy, jak może być ulica Radziecka w takim mieście. I za każdym razem wpisują to, googlują i widzą, że no, faktycznie nie ma to żadnego związku. I jest pytanie, czy nie lepiej by było zmienić tę nazwę? Czy nie lepiej by było, jeżeli jej by nie było, no bo może się kojarzyć ze Związkiem Radzieckim? No nie. I bardzo dobrze, że ona dzisiaj taką nazwę ma, a nie inną. Dlatego, że pokazuje charakter miasta i to, że ono trwało znacznie dłużej niż te 100 lat wcześniej, kiedy ten twór totalitarny powstawał. Ja uważam, że to słuszna koncepcja. Ma 16-wieczny rodowód. Ulica jedna z najstarszych w tym mieście i bardzo istotna z punktu widzenia tego, że mimo, że minęło tak dużo czasu, to nadal ona prowadzi do miejsca, gdzie radni decydują o losach wszystkich mieszkańców, a to się ceni. Dyskusje o tym, żeby przemianować nazwę ulicy, mnie osobiście bawią, bo to nie ma najmniejszego sensu. Niech zostanie tak, jak jest. Poza tym, z tego, co słyszałem, są tylko trzy ulice, które nazywają się dokładnie tak samo. Jedna jest tutaj, druga jest w Zamościu, a trzecia w Nowym Sączu. I to wszystko podkreśla, że to są naprawdę stare miasta. Dzisiaj głównie jeżdżą tędy Elki, które uczą się. O, jedna i druga od razu się pojawiły, bo to samo centrum miasta, dzięki czemu można i skręcić, i zawrócić. Tutaj jest znak stop, trzeba zaczekać, a następnie jest drugi znak stop i znowu trzeba zaczekać. Ci, którzy się uczą, muszą się sporo nauczyć. Tu przecież jest światowa, a raczej warszawska stolica zdawania egzaminów na prawo jazdy. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Kiedyś nawet spotkałem ludzi z Gdańska, którzy nie potrafili i nie mogli zdać stąd, ale słyszałem od znajomego, który pracuje w tutejszym WORD-zie, że nawet ze Szczecina ludzie przyjeżdżali, żeby w Łomży egzaminy zdawać. To akurat zabawne. I często tutaj praktycznie cały czas jeżdżą te Elki. To tak zmieniając i zbaczając trochę z tematu rajców i Związku Radzieckiego i ulicy Radzieckiej. A to, co może komukolwiek przeszkadzać, to sam wygląd ulicy, bo zobaczcie głównie na ten budynek, to on szpeci cały ten krajobraz, choć te skody i inne elementy też wcale nie dodają niczego, co mogłoby się komukolwiek spodobać. I to, że asfalt na jednej z najstarszych ulic, to według mnie nie jest najlepszy pomysł. Co w tej ulicy może kojarzyć się ze Związkiem Radzieckim, to ta przepiękna czerwona kostka brukowa. Jakby nie można było pociągnąć tej kostki dalej. Chociaż to jest tylko 50 metrów, no maksymalnie ta ulica ma ze 100, a ta czerwona kostka brukowa może właśnie się kojarzyć ze Związkiem Radzieckim. I po co to komu? Remont nie powinien za drogo kosztować. A i nawet ten kolor tutaj po prostu nie pasuje. Te 50 metrów dalej, znowu bruk. I jak na tej ulicy w całej Łomży, znowu Elka.
Ciekawe, z której dzielnicy w Warszawie przyjechali. A wychodząc z tej ulicy, zobaczycie stary rynek, tam jest ratusz, ale to już chyba widzieliście kawałek, tam kolejne ulice odchodzące od starego rynku. No co za przypadek, kolejna elfa. Skoro pokazałem tam z jednej strony, to pokażę i z drugiej strony. Jeśli tam się przejdzie, a nie przejedzie, bo zakaz wjazdu jest, to jest zejście do rzeki. Z lewej strony tak zwana brama Napoleona, podobno tutaj miał się zatrzymać, ale to jest taka typowa miejska legenda. Te schody, na razie jeszcze nie schody, tylko zwyczajnie ulica brukowana, mają chyba już przeszło 150 lat. Jakiś czas temu je całe szczęście odremontowali, a to jest ta słynna brama Napoleona. Jeżeli nie ma wiosny albo lata, czyli nie jest aż tak zielona, to stąd widać piękny widoczek na rzekę, a tutaj piękne zabytkowe schody. Sama brama. Też przydałby się już remont, ale jako tako się trzyma. Choć patrząc tutaj na sam środek, to bardziej jako tako niż się trzyma. Do najbardziej imponujących ulic to ona nie należy. Dzieci kochają. Możecie ten materiał podesłać swoim znajomym, którzy tej albo historii nie znają, albo jak przyjeżdżają, to się pytają, dlaczego jest tak, a nie inaczej i dlaczego w Łomży jest tak dużo elek. Bo ciągle tutaj jeżdżą.